spać, ok? Tutaj jeżeli ktoś się nastawia, ale będą zarówno słodko, słodo. I będziemy troszeczkę pracować z tekstem, będziemy uczyli się interpretować takie teksty, będziemy pracować z mikrofonem. Dla osób, które miały już styczność z basenem, umieją pływać, ale chcą się nauczyć lepiej. Lekko traktujemy temat, może jakaś bajeczka, może jakaś krótka opowiastka na zasadzie improwizacji, którą sobie później ułożymy w konkretną fabułkę. Dziękuję. Czy macie pytania? Wszyscy będą mocno zdziwieni, co powiedziałaś. Dzień dobry, to ja, Kuba Buczyński, a przede mną jest pan Piotr Adamow, który prowadzi zajęcia lektorskie. W jaki sposób pan i pana grupa przekazujecie emocje, wykorzystując tylko mikrofon? Tak naprawdę przekazujemy je dokładnie tak samo, jak robią to aktorzy na scenie, ponieważ aktorzy grają zarówno twarzą, grają całym sobą, pokazują emocje ciałem. My robimy dokładnie tak samo, tylko z tą różnicą, że nas nie widać. Czy mógłby pan coś zaprezentować naszym widzom? Jak wyglądają te zadania rozgrzewające aparat mowy? Nie wiem. Dobrze. To by było na tyle. Dziękujemy za oglądanie. Cześć. Cześć. Cześć, ja jestem Zuza, jesteśmy właśnie na zajęciach u pani Sandry, która prowadzi zajęcia sensoplastyczne i techniczno-plastyczne, więc pani Sandro, co dzieci i młodzież robią na pani zajęciach? Na naszych zajęciach jak zwykle bawimy się sztuką, wykorzystujemy wszystkie materiały, które mamy pod ręką. Pokazuję im, że możemy wykorzystać te materiały zupełnie inaczej niż do tej pory ich używały. Dzisiaj na przykład recyklingujemy starą płytę CD, która zostanie przepiękną podkładką. Wczoraj malowaliśmy bibułą, gdzie dzieciaki też poznały to, że można zrobić coś innego z bibułą niż tylko jakąś wyklejankę. Będziemy tworzyć różne rzeczy przydatne, różne rzeczy do ozdoby. Głównie chodzi o to, żeby dzieci nie zamykały się na sztukę, żeby dzieciaki tą swoją ekspresję, tą swoją wyobraźnię przelały na sztukę i nie bały się. A few moments later. Ja wymagam od nich tego, żeby pokazali w tych pracach siebie. Dzień dobry, z tej strony Iwo Ulański i dzisiaj rozmawiamy z panią Emilią. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak się zaczęła pani współpraca z Mostem? Moja współpraca z Mostem zaczęła się przez panią Agnieszkę Grebling-Stolz i przez moje uczestnictwo w zajęciach teatralnych. Ponieważ od czwartej klasy szkoły podstawowej chodziłam na zajęcia teatralne do grupy prosto z mostu, potem pod mostem, a potem jak już byłam trochę za duża, żeby pod mostem dalej występować, to przeszłam na tę drugą stronę mostu. Czy do udziału w pani zajęciach tańca, tak? Są potrzebne jakieś specjalne umiejętności, a jeśli tak, to jakie? Każde umiejętności są mile widziane. I tutaj mam na myśli umiejętności takie jak poczucie rytmu, świadomość własnego ciała, bądź może też doświadczenie w ogóle w tańcu, w aktorstwie, ponieważ w tym roku moje zajęcia są z teatru tańca, nie tylko z tańca. Tak, natomiast nie są one absolutnie wymagane, bo jesteśmy tu po to, żeby się uczyć i poznawać nowe rzeczy i poznawać siebie. Dzień dobry, znajdujemy się na zajęciach spływania. Jestem Adam Hardowski, a to jest Valkyrie Bremann. Pierwsze pytanie do pana. Czy ciężko jest przypilnować wiele osób na pana zajęcia? Właściwie nie jest ciężko, bo to są bardzo grzeczne dzieci. Bardzo grzeczne dzieci, mamy wspaniałą grupę, wszyscy się idealnie słuchają. Jednak trzeba być świadomym, że jest to duża odpowiedzialność i po prostu od nas zależy życie tych dzieci. Skąd pomysł na sport w pana życiu? Sport
sport był zawsze dla mnie ważny. Zawsze byłem żywym dzieckiem, które bardzo dużo lubiło się ruszać. Od dziecka uwielbiałem grać w piłkę nożną, pływać na basenie, czy trenować w siatkówkę z innymi rówieśnikami. I po prostu to jest rzecz, w których się odnajduję. Dziękuję. Dobry, ja się nazywam Iga Dołgoruki, a naszymi gośćmi są pan Piotr Adamow oraz pan Jakub Zalewski. Zadamy im pytania o ich zajęcia poklatkowe. Jak panowie pamiętają swój pierwszy obóz MOS? W przypadku pana Piotra jest to pierwszy. Ja bawię się świetnie. Pamiętam jak na razie wszystko. Wcale nie jestem zmęczony i jest bardzo przyjemnie. Chrzest też przeszedłem całkiem. A pan Jakub? To jest mój 9 obóz lub 10, nie możemy się doliczyć cały czas. Pamiętam właściwie wszystkie. Bardzo dużo się działo. Wiele naszych uczestników z tamtych lat teraz nawet jest instruktorami również na naszym obozie, więc jestem kawałkiem po prostu dużej historii. Dobrze, dziękuję. Następne pytanie. Na czym w ogóle polegają te zajęcia? Zajęcie dzielimy na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich to przygotowywanie animacji poklatkowej, którą prowadzi Jakub razem z częścią naszej grupy. Natomiast moja część, mój blok to są, że tak powiem, częściowo zajęcia lektorskie, ponieważ dogrywamy dialogi i przygotowujemy różnego rodzaju dźwięki. Panie Jakubie, chce pan coś dodać? Tak, no jak widać praca w re, nie możemy za dużo zdradzać o czym to wszystko będzie. Natomiast nasza praca w tym momencie z moją grupą animacyjną polega na tym, żeby co kilka milimetrów zrobić mały ruch konkretnym przedmiotem, żeby zestawić później to w klateczki, żeby powstał film poklatkowy. Dzień dobry, jestem Michał i się ze mną z pani Polina Przydatek. Dzień dobry. Chciałam się pani zadać kilka pytań. Co pani robi na zajęciach? Na zajęciach? Na jednych prowadzę warsztaty teatralne z najmłodszymi, czyli są to grupy 1, 2, 3. Tworzymy spektakl z bardzo ciekawą fabułą. Wspólnie razem stworzyliśmy scenariusz. I myślę, że tutaj ćwiczymy sobie nasz warsztat aktorski, ale też się otwieramy na siebie, na swoją koncentrację i na emocje. Na co pani zwraca największą uwagę przy tworzeniu właśnie tych spektakli? Na to, żeby wszyscy się jakby dobrze bawili, żeby każdy się dobrze czuł, żeby dla każdego było miejsce na tych warsztatach i każdy mógł powiedzieć swoje zdanie. Co pani sądzi o obozie MOST i wszystkich uczestnikach? No, ja myślę, że obóz MOST jest najlepszy, że mamy najlepszych uczestników i że wszyscy się dobrze bawią i że jest super. A skąd wziął się pomysł na zajęcia kulinarne? No przede wszystkim z pasji. U mnie jeszcze z doświadczenia kulinarnego w restauracjach kawiarniach. Tak, z życia, z tego, że codziennie jakby się coś gotuje i tak dalej. I chciałyśmy pokazać dzieciom, ale i tym starszym dzieciom, że tak naprawdę ze wszystkiego można coś stworzyć i każdy może to robić na inny sposób, z tych samych składników. I to jest naprawdę ciekawe, ponieważ wychodzą takie połączenia, które w ogóle byśmy się na przykład nie spodziewały, bo to są inne perspektywy i to jest super. Mają pani jakieś doświadczenie? W gotowaniu? Tak. Jakieś tam jest, no trochę trzeba codziennie jak się obiad ugotować, śniadanie zjeść, no i kolacja też się czasem przyda, no i ewentualnie jakiś podwieczorek, ale to już tak pod święta. Trzy warsztaty kulinarne się liczą? A, no właśnie, warsztaty kulinarne. Nie no, żartujemy sobie. Tak, tak. Mamy doświadczenie, ale przede wszystkim mamy pasję i chęć do pracy. Tak jest. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z panem Jakubem Zalewskim, który prowadzi zajęcia teatralne. Dzień dobry. Więc moim pytaniem jest, jak wyglądają zajęcia?
Zajęcia wyglądają, myślę, że ciekawie. Trwają 2 godziny, więc jest co robić. Zaczęliśmy sobie od ćwiczeń rozgrzewkowych. Graliśmy w skojarzenia, graliśmy w wszystkim znane klaskanki i opowiedzieliśmy sobie historię po jednym zdaniu o księżniczce, która była bazą do dalszego tworzenia scenariusza. A czego można się nauczyć na tych zajęciach? Na tym etapie na pewno uczestnicy mogą nauczyć się zasad budowania scenariusza właśnie. My nie mamy gotowego scenariusza, wymyślamy wszystko na miejscu. Dzięki temu każdy uczestnik ma prawo swoje 3 grosze wrzucić do całości, żeby całość nabrała jakiegoś docelowego efektu. No i w tym momencie uczymy się budowania scenariusza pod kątem dramaturgicznym, czyli co powinno się wydarzyć, w jakim momencie, żeby było to atrakcyjne dla widza, jak już będziemy to pokazywać na scenie. Będzie w stanie nadać tytuł po obejrzeniu tego występu. Dzielnie walczyły z pomysłami. Ja jestem osobą, która nie narzuca jak gdyby wykonania konkretnej pracy. A zwłaszcza w finiszującej grupie 4-osobowej za wykończenie tej całej roboty dzisiaj jeszcze. I tyle ode mnie. Ja również dziękuję grupie udźwiękawiającej. Początek był dość oporny, ponieważ musieliśmy rozhuśtać naszą wyobraźnię do tego, żeby stworzyć odpowiednie dialogi. Bella ciao, bella ciao, 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 fettucci e rigatoni, jeszcze cannelloni. Zachwycony kręci się w kółko. Ale jestem niesamowity.
niesamowity, woła triumfalnie. Twoja kolej, Fortunio. Jego młodszy brat, Fortunio, kotek o czarnym futerku, upstrzonym białymi gwiazdkami, podchodzi do rynny i widzi, że od ziemi dzieli go 10 metrów. Każdy coś dla siebie, myślę, że znajdzie. Można się śmiać, można reagować, można wchodzić w interakcje również, przekonacie się o tym. C-C-C, daj szmat! C-C-C, daj szmat! C-C-C, daj szmat!